Różne badania prowadzone na świecie dowiodły, że osoby, które zjadają sobie codziennie albo regularnie porcje czekolady, mają dużo lepszy stan swoich naczyń krwionośnych, dużo mniej problemów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, częściej mają dobry humor. Czekolada to jeden z najbardziej znanych i lubianych przysmaków na całym świecie. Zawdzięczamy ją w Europie Krzysztofowi Kolumbowi. Oglądaj to wideo, żeby dowiedzieć się, co poprawi Twój humor, gdy nie masz w pobliżu czekolady lub po prostu jej nie lubisz lub niestety masz na nią uczulenie. Zapraszam. Cześć, dziś mamy Międzynarodowy Dzień Czekolady. Co poprawia humor bardziej niż czekolada? Nie wiem, co może poprawiać. Grill. A ty jak uważasz? Chodź. Ja nie wiem. Spotykanie się z dziewczynami? Aha. I kupienie im czekolady? Tak. Tak. Osłodzenie im troszeczkę dnia. A ja wiem. Ładne kobiety może. Czekoladowa kobieta. Plusy ma bardzo dużo plusów. Przede wszystkim zaznaczę na początku, że mówimy o dobrej czekoladzie. Dobrej, czyli takiej, która ma około 50% masy kakaowej i która ma tłuszcz z masła kakaowego w sobie. Co według Pani poprawia humor bardziej niż czekolada? O Jezu, nic. Nic chyba, bo bardzo uwielbiam czekoladę i gorzko do tego. Tylko czekolada. Mnie poprawia czekolada. Tylko i wyłącznie i nic jej nie zastąpi. Znaczy kawa jeszcze. Co mi tam może poprawić humor, jak ja jestem chora, nogę ma złamano, to jakiś dobry lek mi się przyda. Na bazie czekolady? O smaku czekolady. Nie wolno mi jeść, bo mam cukrzycę. W 2012 roku ważne gremium naukowe wydało oświadczenie, że osoby, które regularnie jedzą czekoladę, mniej ważą niż osoby zjadające tyle samo kalorii, ale które czekolady nie mają w swoim jadłospisie. Czyli to nie znaczy, że czekolada jakoś szczególnie odchudza, natomiast jeżeli mamy do wyboru czekoladę albo ciasteczko, to jak wybierzemy czekoladę, to wyjdzie nam to na zdrowie. Cześć, mamy dziś Międzynarodowy Dzień Czekolady. Co według Ciebie poprawi humor lepiej niż czekolada? Nie wiem, kobieta. Coś jeszcze może? Nic. Tylko kobieta. Tak. Kobieta albo czekolada, co pamiętajcie. Co według mnie? No. Co poprawi humor? Pogoda. Dobra pogoda. Tak. O, Lena, co? Wszystko, co jest słodkie. A ty co uważasz? Co jest lepsze? Lody. Jakie lody? Słony karmel. Wyjście do spa. I posmarowanie się jakąś czekoladową maseczką? Tak jest. Jak najbardziej. Myślę, że jakbyśmy połączyli czekoladę z orzechami. Też dobra sprawa. To dostarczymy sobie więcej na przykład magnezu, bo mówi się, że czekoladę jemy, bo ona ma dużo magnezu. No, nie przesadzałabym z tą ilością, bo na przykład pestki dyni mają więcej, ale jak wrzucimy do czekolady orzechy, no to sobie tego magnezu dostarczymy jeszcze więcej. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Czekolady. Co według Pana poprawia humor lepiej niż czekolada? Dobre. Cicho bądź, ja rozmawiam. Słuchał? Nie wiem. No, ostrożnie, bo tutaj... Mogę powiedzieć, ale nie będzie, to cenzurowane będzie. Jeszcze raz. Co poprawia humor lepiej niż czekolada? Herbata zielona. Zielona herbata? Teraz zobaczymy, co koledzy to na to. Dzień dobry. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Czekolady. Co według Panów lepiej poprawia humor niż czekolada? O Jezu. Dobry humor żony. Aha. Czemu pan się śmieje? Bo tak by było najlepiej. No, w tym czekolada. Aha. Może żonę przekupić zawsze? No, to jest pomysł. I trzeba kupić nową. Żonę? Czekoladę. O Jezu, już się przestraszyłem. Nie, żona zawsze jest jedna. Zdrowie. Dobre zdrowie. Dobre zdrowie i w każdym bądź razie... A tam kamera jest? Nie chcę, żeby mnie kamerowała. I dobre podejście ludzi jeden do drugiego. To mnie najbardziej cieszy. Co poprawia humor? Lepiej niż czekolada. Nie, chyba czekolada.
A ty co uważasz? Co jest lepsze od czekolady? Lubisz czekoladę? Lody lubi te czekoladowe. Aha, czyli od czekolady są lepsze lody czekoladowe. No właśnie. Dzień dobry, dziś mamy Międzynarodowy Dzień Czekolady. Co według pań poprawia humor lepiej niż czekolada? Seks. W czekoladzie. Może być. Chociaż nie praktykuję takich rzeczy. Czekolada nie na darmo jest traktowana jako afrodyzjak. Jest to taka mądrość ludowa, wiemy o tym wszyscy, ale jest to też teraz udowodnione naukowo. Skomplikowane takie procesy biochemiczne w organizmie po zjedzeniu czekolady są podobne do takich procesów, jakie zachodzą po zjedzeniu wiagry przez panów. Myślę, że to na zakończenie taki zachęcający, intrygujący akcent. Jeżeli ktoś więcej by się chciał dowiedzieć, to zachęcam do szukania informacji na ten temat. Albo niech po prostu spróbuje. Albo niech spróbuje, pewnie. Szczególnie w Dzień Czekolady. Jest w Ostródzie jedno bardzo słodkie miejsce. Jest to Kawa na Ławę przy ulicy Czarnieckiego. Zapraszamy. Jeśli wy również jesteście miłośnikami wszystkiego, co czekoladowe, zostawcie łapkę w górę.